Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecałem, materiał, który podsumowuje poniekąd PS-a, demo PS-a 20. Wy to oglądacie, ja jestem dalej na wyjeździe w Anglii, ale jakby pograłem do tej pory z jakieś 30-40 spotkań. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby już jakąś notę odpowiednią wystawić. Może nawet więcej tych spotkań rozegrałem, nie liczyłem tego. W tle macie jakieś akcje, część umieściłem już w poradniku, części nie, połowę z nich chyba nie. Sami zobaczycie. Macie akcje, które wydawały mi się całkiem bramki ładne popadają. W każdym razie, co do dema, od razu mówię, że to co teraz powiem będzie się w dużej części pokrywało z tym, co powiedziałem w moich pierwszych wrażeniach i wygląda na to, że się nie myliłem. Aczkolwiek parę rzeczy bym chciał dołożyć. Na końcu jeszcze zrobię takie podsumowanie, gdzie tak jak w swojej recenzji po prostu wypiszę wam moim zdaniem jakie były zalety tego dema i jakie były wady. Zalet jest zdecydowanie więcej, nie ma co tutaj ukrywać. Uważam, że demo jest bardzo, bardzo udane. Świetnie się przy nim bawię. No i widzę, że duża część ludzi podziela moje zdanie, aczkolwiek zdarzają się oczywiście tacy, którym to nie odpowiada. To, że spowolniono rozgrywkę, to, że podania są niedokładne, aczkolwiek to jest kwestia pass supportu, bo jak wiemy na trójce te podania bardzo dobrze funkcjonują i zobaczymy też jak to się rozwinie. Co do zalet, uważam, że graficznie gra bardzo dobrze sobie radzi, szczególnie jak były jakieś śniegi, takie rzeczy. Co prawda ludzie narzekają, widziałem na mediach społecznościowych, narzekają na zbliżenia na twarz, jak na przykład otwierają usta zawodnicy, no ale wiecie, ja naprawdę grafikę traktuję drugorzędnie, a to co tutaj dostaję, jestem z tego całkowicie zadowolony i nic więcej nie wymagam. Jeżeli chodzi o gameplay, uważam, że spowolnienie go zrobiło bardzo dobrze tej grze. Do tego dorzucono faktycznie coś, co ma wiele wspólnego z realną piłką. Dorzucono wiele animacji i chwalono się tym, że tych animacji jest tam teraz więcej o parę tysięcy. Gdzieś to w odcinku nawet ostatnio mówiłem, już nie pamiętam jaka to była dokładnie liczba. I widać te animacje, szczególnie po bronie. Ja teraz skupię się na zaletach, później przejdę do wad. Uważam, że obrona funkcjonuje już trochę lepiej niż w PS19. Uważam, że funkcjonuje lepiej przede wszystkim gra fizyczna. Gra fizyczna nieporównywalnie dobrze wygląda z PS-em w porównaniu do PS-a. Do PS-a 19. I oby tak to się utrzymało, na to wszystko wskazuje. Wygląda też na to, znaczy bardzo mi się podoba to, że Konami zaczęło w końcu poważnie traktować udział klubów jakby w renomie tej gry, to znaczy zaczęli robić te partnerstwa z Bayernem, Manchesterem, Juve. Bardzo dobrze to wygląda i oby tak dalej. Co do gameplayu, no to mówię, to wszystko co powiedziałem w pierwszych wrażeniach, to się zgadza. Co do wad, przejdę jeszcze teraz do wad, bo już widzę, że pomału mi się czas kończy. To będzie krótkie podsumowanie. W wadach za to jest parę rzeczy, których na początku nie widziałem, a teraz wam mogę o tym śmiało powiedzieć. Otóż pierwsza wada, jaką zauważam, tak jak mówiłem, sędziowie, i to zdecydowanie, sędziami nic nie poprawiono. Oczywiście rozmawiałem z Pentozą i to też wam wrzucę na kanał i spostrzeżenia mamy takie same, że jeżeli jest walka ciało w ciało, to sędziowie zazwyczaj dobrze gwiżdżą, ale jeżeli mamy, o, to co tu widzieliście, to była jedna z dziwniejszych akcji, jaką miałem, właśnie dlatego ją tu wrzuciłem. A propos wad, jeżeli mamy sędziowanie a propos wślizgów, no to nic się nie zmienia. Czasami wślizgi, które powinny z automatu dostawać czerwoną kartkę, dostają żółtą, a czasami w ogóle kartek sędzia nie daje. Jeżeli chodzi za to o obronę i o bramkarzy, bo to się trochę łączy, w obronie jest trochę za dużo chaosu. To co widzieliście przed chwilą, to była jakaś kompilacja. W ogóle to, że ja prawie z połowy pogwą jestem w stanie strzelić tak, że to jest, że to można zagrazić bramce, uważam za lekką przesadę, a już parę takich strzałów oddałem z daleka, że bramkarz ledwo tam w ogóle widział tą piłkę. Takie trochę dla mnie dziwne, no Pogba, no wyobrażam sobie strzały takim Carlosem z daleka, no to będzie nie do powstrzymania. No ale jeśli wracając jeszcze do wad, za duży chaos w obronie,
No i ci bramkarze, oni czasami odwalają takie babole, widzieliście, rzuciłem filmik z amerykańską wersją, ale ta amerykańska się wiele od europejskiej nie różni, to akurat chyba był przypadek. Bramkarze odwalają czasami dziwne rzeczy. No i co jeszcze? Są różne bugi ze staminą, bugi na PC-cie, że jak się gra u siebie, to wtedy nie można, bo wszystko laguje, jakaś po prostu czasami masakra. No ale ogółem rzecz biorąc, uważam, że demo jest bardzo udane. No i co? Pozostaje tylko teraz, oczywiście jak teraz o czymś zapomniałem, to podsumuję za chwilę, zobaczycie taką grafikę z zaletami, z wadami. Z moją oceną ogólną uważam, że gameplay jak najbardziej zasługuje na ocenę 9 na 10, tak jak mówiłem w recenzji. Grafika jak dla mnie jest 10 na 10. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie, nie wiem, bo nie mam, bo mam muzykę wyłączoną. No i co nam jeszcze pozostaje? Znaczy inaczej, co ja powiedziałem? Gameplay jest 9 na 10 dla mnie. Licencje jest, to jest dla mnie w tym roku aż 7 na 10. Uważam, że z Konami naprawdę zrobiło duży użytek. No i co? Piszcie jakie są wasze opinie. Ja się jeszcze zastanowię zaraz i wypiszę oczywiście w zaletach i wadach wszystko, co mi przyjdzie do głowy. No i co? Trzymajcie się i trzeba wytrzymać jeszcze chwilę i będziemy mieli pełną wersję. Zapraszam oczywiście do oglądania, bo będzie trochę związanych z PS-em rzeczy, jak tylko się ten nowy PS pojawi. Trzymajcie się, hej hej.